W ostatnim czasie w Dąbrowie Górniczej powrócił temat rewitalizacji ulicy 3 Maja. W czwartek zorganizowano dwa spotkania. Pierwsze przeprowadzono o godzinie 14 w Miejskim Ośrodku Pracy Twórczej. Miało to być spotkanie informacyjne, ale z uwagi na kontrowersyjność zmian bardzo szybko przerodziło się ono w dyskusję. No po to jesteśmy i po to ja się dzisiaj z Państwem tu spotykam, żebyśmy ten temat rozmawiali. Ja przyjmuję te rzeczy i na ten temat będziemy się zastanawiać. My potrzebujemy działań. Ja przepraszam, że przerwę. Może powiedział Pan jedno zdanie. Przepraszam, ale muszę przerwać. Będziecie się Państwo zastanawiać. Jest listopad, jest grudzień, okres świąteczny. Proszę mi powiedzieć, skąd ja mam kosmetyki, dostawca ma mi nieść w deszczu i w śniegu. Moim zdaniem problem tu leży głównie przy tym wjeździe. Bo wszyscy kupcy, wydaje mi się jednak, optowali by za zostawieniem tego wjazdu. To jest podstawa, bo to co Państwo chcecie zrobić, nam to nie przeszkadza, przynajmniej nie. Ale wjazd, proszę Pana, no można porównać, co się stało w Czelaki, w Będzinie swego czasu, tak samo, gdzie zamknięto wjazd i ulicę. Tak, i mają kupcy. Wracając do tej frekwencji, która tak zwanie była pięknie nam przedstawiona, nie wiem na jakiej podstawie, kto to obliczał, bo ja mogę Pani mu pokazać zdjęcie. Przez tydzień oglądamy zdjęcia ulicy, jak wygląda w różnych godzinach, o 12, o 14, o 16, 17.30. Strażnik przyjechał, klapki na oczy. Ten, co stoi na wjeździe, dostał mandat, ale że 10 stało źle, nie, oni nie są od tego. Panowie wsiadali w samochód i wyjeżdżali. Teraz przyjeżdża kurier, popatrzki 30-kilogramowe, porządnie nie zaparkuje, nagle już jest w strasie. Jak świeżą rybę można nieść kilometr do sklepu. Nie można, bo to jest... Jak można? Przecież to jest po prostu, zrobiliście nam Państwo z dnia na dzień. Ponieważ my funkcjonujemy, mamy obroty, to widać, że ja jestem, mój sklep jest potrzebny tym klientom. Na dzień dzisiejszy stoję na decyzji takiej, że chyba go zamkniemy, dlatego że ja nie jestem w stanie. Są takie ulice w Tarnowskich Górach, tylko ja rozmawiam z kierowcami, z dostawcami. I jest, najpierw została rozwiązana sprawa za dostaw, a potem wprowadzono zakaz. A u nas w Dąbrowie wprowadzono zakaz bez rozwiązania sytuacji. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja dalej handlowała i funkcjonowała i robiła obroty i płaciła czynsz dzierżawny do Urzędu Miejskiego i podatek kredytowy i nosiła po prostu towar, kosmetyki w deszczu, w śniegu, spod Biedronki albo spod Pogory. Nie ma innego miejsca, gdzie może samochód dostawczy zaparkować. Ulica 3 Maja była już kiedyś ulicą zamkniętą. Były szlabany, przepustki, ja to wszystko pamiętam. To się da ucywilizować, ale nie w ten sposób. Rozkładaliście Państwo wczoraj donice i to jest slalom, nie mówiąc o tym, że Straż Pożarna nie wiedzie. I dzisiaj duży samochód, który wjeżdżał chyba do mięsnego sklepu, nie mógł między tymi donicami po prostu nawet przejechać. Przy ruchu dwukierunkowym nie ma gdzie manewrować. Wnioskujemy o to, żeby nad tymi donicami to ktoś zrobił zdjęcie z góry i się zastanowił, co po prostu zostało zrobione. Mamy trzy postulaty. Wjazd od Sobieskiego, proszę. Od ulicy Sobieskiego wjazd. Miejsca parkingowe płatne dla klientów. Na ulicy 3 Maja. Tak. Możliwość przyjazdu, parkingi wewnętrzne znajdujące się za budynkami, do których się nie da inaczej dojechać. I żeby dostawcy mogli wjeżdżać cały dzień. I żeby mieszkaniec mógł zaparkować samochód, załatwić sobie wyjść. Po tym, jak się okazało, że problem jest złożony, zaproponowano inne rozwiązanie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby latać 30 stopni, tak, że dostawca biegł sobie nad wózkiem razem i przywoził mi. Trzymamy ten temat od nowa, czyli ja mam wrażenie, że gadaliśmy o tym godzinę i otworzyć ulicę i koniec. Proszę Państwa, ja rozumiem, że pozycja pana prezydenta Kurskiego była taka, żebyście Państwo wyobrazić swoją reprezentację maksymalnie 5-osobową, która w poniedziałek na godzinę 9 spotka się z panem prezydentem, z panem komendantem straży, z panem naczelnikiem Grundzielem, po to, żeby ustalić. Z tego co widzę, macie Państwo różne interesy i reprezentujecie tak naprawdę różne części ulicy. Tego samego dnia odbyło się kolejne spotkanie, tym razem podsumowujące projekt. Tu także było słychać głos społeczeństwa. Kiedy Państwo mówicie nowoczesne projektowanie fontan, to nowocześnie się projektuje w taki sposób. Czyli jakby współczesne trendy, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, idą w taką stronę, żeby jak najbardziej ludzi ściągać do przestrzeni publicznej, żeby oni właśnie nie siedzieli w domach, nie siedzieli u siebie na działkach,
bo ludzie się od siebie izolują, tak? I jakby izolują się, izolować się będą i niestety taka jest rzeczywistość, bo tak jak powiedziano, jakie centrum, takie miasto, jakie miasto, takie centrum. No to jakby jest część ulicy, która musi pozostać jezdna. Pod względem technicznym to wygląda tak, że ona będzie musiała mieć inną podbudowę. To znaczy ta podbudowa będzie solidna, będzie to spełniało parametry no, na pewno dojazdu samochodowego, być może nawet drogi pożarowej, więc to już jest zupełnie inna budowla, inna inwestycja, a ta przestrzeń zielona wtedy tej podbudowy nie będzie miała. To będzie przestrzeń, mówiąc brzydko urbanistycznie, biologicznie czynna, czyli po prostu zielona. Musimy pójść na kompromis, prawda? I mieszkańcy, i użytkownicy, tylko czasowi, i turyści, i przechodnie. No każdy tutaj może mieć coś do załatwienia, może chcieć odpocząć, może chcieć się z kimś spotkać. Tym bardziej, jeżeli tutaj w kwestii zieleni, myślę, tą równowagę uda nam się zachować pomiędzy tą nawierzchnią, czy elementem betonowym trwałej źródła architektonicznej, a właśnie elementem ożywionym, jakim jest zieleń. No i tyle. A to, że wszystkich nie zadowolimy, no to jest już inna sprawa, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zgodnie z czwartkową zapowiedzią w poniedziałek rano wpuszczono nas z kamerą do budynku Urzędu Miasta, ale nie na samo spotkanie. Po kilkudziesięciu minutach czekania uzyskaliśmy takie informacje. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy 3 Maja. Pozostaje zamknięty wjazd od ulicy Sobieskiego. Zostaną wyznaczone już na trwale wymalowane koperty z miejscami parkingowymi dla dostaw do 30 minut. Tutaj była pełna zgoda na takie rozwiązanie. Dodatkowo zostaną wymalowane koperty w pasażu centrum, żeby zapewnić obsługę w zakresie dostaw dla istniejących tam punktów usługowych i handlowych. Zostaną też wprowadzone dodatkowe oznaczenia dla miejsc postojowych od strony Kadyna Bandrowskiego i od strony Sobieskiego. Tam są takie dwa miejsca do parkowania skośnego albo prostopadłego i znakami zostanie wymuszona rotacyjność tych miejsc, to znaczy ograniczone zostanie parkowanie do godziny. Jeżeli chodzi o znakowanie przy wjeździe od Kadyna Bandrowskiego, to pozostaje znak strefy zamieszkania, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych, czyli tych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony i na czas przynajmniej tego najbliższego miesiąca zostanie zniesiony zakaz ruchu. Zobaczymy, jak będzie ten zakaz ruchu funkcjonował, czy to nie spowoduje jakichś utrudnień i takich niepotrzebnych wjazdów na ulicę. Jeżeli ten ruch się wyreguluje, no to wtedy jakby zakaz ruchu, tego zakazu ruchu nie będzie, tak? Jakby trwale będzie funkcjonowało tylko to oznakowanie, o którym mówiłem wcześniej. Że teraz trzeba wykonać nowy projekt organizacji ruchu. On musi być zgłoszony do urzędu, musi przejść przez całą weryfikację, przez zatwierdzenie przez Wydział Drogownictwa. No i jakby urząd się zobowiązał, że zrobi to jak najszybciej, postara się w tym tygodniu dopiąć wszystkich spraw organizacyjnych. No jakby oznakowanie pionowe to jest mały problem, oznakowanie poziome już większy, ponieważ też ustaliliśmy, że te koperty będą już wymalowane na stałe, więc no, musi być sucha nawierzchnia, żeby się to zadziało. A co z mandatami, które już zostały wystawione? Jest szansa na cofnięcie wobec tego, skoro to był eksperyment? To ja na to pytanie nie odpowiem. Bo jestem nie rozmawialiście o tym, rozumiem, tak? Nie rozmawialiśmy. No i niestety pan komendant straży powiedział, że się nie da cofnąć. Punktów. Bardzo nam przykro, bo te dostawcy zrobili to dla nas, wjeżdżając na 3 maja. Ale z tego planu jesteśmy jak na razie zadowoleni, żeby tylko urząd to zrobił błyskawicznie, szybko. No i będziemy dalej pracować, będziemy dalej żyć. To bardzo dobra wiadomość. Jako telewizja przyglądaliśmy się tej rewitalizacji od początku i po wysłuchaniu wszystkich argumentów dziś wiemy, że mieszkańcy i ich zdeterminowane działania zasługują na słowa uznania. Szkoda tylko, że tych 2 miesięcy stresu, negatywnych emocji i poniesionych kosztów, które wynikają ze złej organizacji, cofnąć się już nie da.